Powiedzieć o nowej rewolucji, która nas czeka w najbliższym czasie, a mianowicie o rewolucji śmieciowej. Oznacza to, że od 1 lipca odpady komunalne od państwa będzie odbierać gmina. Do tej pory odpady odbierała firma, którą państwo sami wybierali na zasadzie rynkowej i z tą firmą podpisywaliście umowę. Także najważniejsza rzecz, która dotyczy mieszkańców w tej chwili, to jest wypowiedzieć umowę, która została zawarta z przedsiębiorstwem wywożącym odpady. Następne rzeczy, które trzeba zrobić, to trzeba złożyć deklarację w Urzędzie Miasta, trzeba segregować odpady i trzeba płacić za wywóz odpadów. Więc tak, ogólnie można powiedzieć, że nieruchomości na terenie miasta można podzielić na dwa rodzaje. Nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe. Z nieruchomości zamieszkałych składałem państwa deklarację tylko właścicieli osoby fizyczne. Za mieszkańców bloku deklarację złoży spółdzielnia. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe, czyli takie ogródki, to wtedy państwo w tych deklaracjach deklarują, jaki pojemnik z danej nieruchomości mamy wam wywozić. Teraz gorący temat to jest segregacja odpadów. Na gminę został nałożony obowiązek segregacji odpadów i gmina będzie się z tego obowiązku sprawozdawała do marszałka. Także będziemy skrupulatnie liczyć to, ile odpadów zostało wywiezionych i jakiego rodzaju. A segregować musimy następujący rodzaj odpadów. Papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, opakowania wielomateriałowe, metale i odpady budowlane rozbiórkowe. Jak powinna wyglądać segregacja? Więc w blokach pojemniki do segregacji odpadów ustawią administrację. Natomiast w domkach jednorodzinnych właściciel nieruchomości otrzyma od nas komplet worków do segregacji odpadów. Wszystkie pozostałe odpady będzie można odwieźć do tak zwanego GPZOM-u, czyli Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Za odbiór odpadów trzeba będzie płacić. I tak, zostały ustalone do nieruchomości zamieszkałych, zostały ustalone dwie stawki. A mianowicie stawka podstawowa 17 zł i stawka preferencyjna 11 zł. Dla nieruchomości niezamieszkałych ta stawka jest uzależniona od wielkości pojemnika. W deklaracjach muszą, w deklaracjach z nieruchomości zamieszkałych powinni państwo wpisać stawki z segregacją odpadów, bo zakładamy, że wszyscy chcą segregować i miasto będzie czynić działania w kierunku tego, żeby jak najwięcej było wysegregowanych odpadów. Te stawki, które zostały uchwalone przez Radę Miasta, one obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, koszty tworzenia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu. Od razu już przedam pytanie, bo wiem, że w zabudowie wielorodzinnej ta opłata wzrosła niestety. No ale jest ona uzależniona od tego, że teraz dodatkowe rzeczy ta opłata będzie musiała zawierać, czyli koszty budowy tych instalacji i koszty tworzenia GPZ-u. Nieruchomości niezamieszkałych właściciele będą płacić co 2 miesiące. Pierwsza płatność do 31 sierpnia tego roku i co ważne, płacimy bez wezwania. Co do odbioru śmieci, będzie harmonogram. Także na stronie internetowej miasta, na stronie internetowej przedsiębiorstwa, które wygra przetarg, będzie harmonogram. Tam państwo będziecie mogli sprawdzić, w którym dniu z danej posesji będą wywożone odpady. Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie państwo na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.pl, w takiej zakładce atrakcyjna ruda sposobem dla Bruda. Jeżeli chodzi o pomoc w wypełnianiu deklaracji, to przy BOM-ie na dole w Urzędzie Miasta został utworzony punkt
informacyjny. Tam Państwo uzyskają wszelkie informacje na temat tej ustawy śmieciowej. Ponadto organizujemy deklaracyjne czwartki, gdzie pomagamy mieszkańcom wypełniać deklaracje. A propos segregacji odpadów, to w najbliższym czasie zostanie wydany informator o sposobie segregacji odpadów i tam będą mogli Państwo znaleźć podstawowe informacje, jak segregować odpady. To ja dziękuję.